Co więc robi Putin? To, co od setek lat robią przywódcy, kiedy przestają się czuć bezpiecznie i chcą odwrócić uwagę narodu. Wywołuje wojnę, a wojna, którą rozpoczyna, jest wojną symulowaną. Wywołuje wojnę przeciwko narodowi, który nawet nie jest jego wrogiem. Ukraińcy niczego Putinowi nie zrobili. Ale on sieje masową propagandę, utrzymując, że Ukraińcy są nazistami i faszystami, którzy zamierzają wymordować rosyjskojęzyczną ludność zamieszkującą tereny wschodniej Ukrainy. I trąbi o tym w telewizji przez 24 godziny na dobę. A potem wychodzi i mówi: ocalę naszych braci i siostry, i wkracza na teren wschodniej Ukrainy. Najpierw na Krym, a potem na resztę terytorium. To zadziałało. Udało mu się skutecznie odwrócić gniew narodu rosyjskiego od jego osoby i skierować go na ludzi, którzy w ogóle nie byli jego wrogami. Jedyny problem polega na tym, że postępując w ten sposób, doprowadził do kryzysu gospodarczego, co jeszcze bardziej rozgniewało naród rosyjski. Dlatego jedynym wyjściem jest podsycanie tendencji nacjonalistycznych i nienawiści do Zachodu. Jego podboje nie skończą się na Ukrainie, tak naprawdę tam się dopiero zaczynają. Obejmą zapewne tereny krajów nadbałtyckich, północnego Kazachstanu, Gruzję po raz kolejny i każde inne terytorium, którego zaatakowanie nie będzie zbyt kosztowne, za to będzie wzmagać jego popularność w oczach narodu. Niedawno w jednym z wywiadów Putin powiedział, że nie jest na tyle szalony, by iść na wojnę z NATO. Przede wszystkim Putin jest kłamcą. Kłamie w sposób konsekwentny, robi to otwarcie i systematycznie i są na to obiektywne dowody. Dlatego należy ignorować to, co mówi. Czy Putin jest na tyle szalony, by iść na wojnę z NATO? Nie, nikt nie jest na tyle szalony, żeby to zrobić. Przegrałby tę wojnę błyskawicznie. Putin jest jednak przebiegłym małym krętaczem. Jak by działał, gdyby jednak zaczął wojnę z NATO? Robiłby to samo, co zrobi na Krymie. Wyśle podżegaczy, przestępców i najemników, by wywoływać konflikty w krajach nadbałtyckich, w Estonii, na Łotwie i Litwie. To jest jak inwazja w każdym calu, która różni się tylko tym, że nie widać zastępów czołgów sunących w kierunku Wilna, Narwy czy innego miasta. Żyjemy w świecie, w którym definicja wojny bardzo różni się od tej sprzed 50 lat. Tak więc zdecydowanie poszedłby na wojnę, tyle że tak by jej nie nazwał i zaprzeczałby konsekwentnie, że to wojna, dopóki nie odniósłby ostatecznego zwycięstwa. I myśli pan, że on wierzy w to, co mówi, czy jest tylko bezwzględnym politykiem, który chce zrealizować cele, jakie sobie postawił? Jakiekolwiek oświadczenie Putina dotyczące polityki, nacjonalizmu czy religii jest całkowicie cyniczne. On nie ma żadnych przekonań. Jest najbardziej bezlitosną, pozbawioną emocji i współczucia postacią, z jaką można się zetknąć. To pragmatyk, który ma jeden cel. A tym celem jest naturalna śmierć na piastowanym stanowisku. Jednak nikt, naprawdę nikt nie zna zawiłych mechanizmów rewolucji, która opiera się na równowadze dwóch czynników. Tego, jak bardzo ludzie są rozgniewani oraz tego, jak bardzo się boją. Putin stara się nasilić ich strach, ponieważ ludzie stają się coraz bardziej rozgniewani. Jednak w każdej chwili równowaga pomiędzy tymi dwoma czynnikami może zostać zachwiana i nie ma sposobu, by dokładnie to zmierzyć. Tak więc on tego nie wie, my tego nie wiemy i nikt tego nie wie. To bardzo ciekawe słuchać biznesmena mówiącego o rewolucji. Nieczęsto się to zdarza. Wygląda na to, że wraca pan do rodzinnych tradycji. Cóż, główną tradycją w mojej rodzinie było to, że mój dziadek był przywódcą partii komunistycznej.
To, że zostałem biznesmenem, było wyrazem mojego buntu przeciw komunizmowi i to jest jedyna rzecz, na jaką wpłynęła historia mojego dziadka. Bo ja chciałem iść w innym kierunku. Dążyłem mocno do tego, by zostać biznesmenem, ale nie miało to najmniejszego wpływu na postrzeganie mojej osoby w Rosji. A osoby, z którymi miał pan do czynienia w Rosji, wiedziały o przeszłości pana rodziny? Nikt o tym nie wiedział i dla nikogo nie miało to znaczenia. Jedyną osobą, której o tym wspomniałem, był Gennadij Zyuganow, przewodniczący partii komunistycznej, który był faworytem wyborów prezydenckich w 1996 roku. Było to podczas kolacji na szczycie w Davos, gdzie Zyuganow był gościem specjalnym. Wspomniałem mu wtedy o moich powiązaniach z komunistami. Jak zareagował? Nie zareagował. Nie sądzę nawet, żeby był komunistą. Myślę, że udaje polityka, grając swoją rolę. A jakby pan sam siebie zdefiniował? Jest pan biznesmenem czy aktywistą? Kiedyś byłem biznesmenem. Teraz jestem aktywistą na pełnym etacie. A kiedy zdał pan sobie sprawę z tego, że biznes już pana nie kręci? Kiedy znalazłem znacznie większą motywację, czyli kiedy musiałem dochodzić sprawiedliwości w sprawie zamordowania mojego prawnika, Siergieja Magnickiego. Do pewnego momentu pieniądze są ważne, by przeżyć, ale człowiekowi wcale nie potrzeba aż takich wielkich sum, a zarabianie pieniędzy dla samego ich zdobywania jest dość pustym sposobem na życie. Nikt nie pamięta o bogaczach po ich śmierci. Dlaczego? Bo nie ma czego pamiętać. Ludzie zapamiętują postaci, które coś w świecie zmieniły. I pan również do nich należy. Cóż, zobaczymy. Nie mogę obiecać, że mnie nie zabiją. Nie to miałem na myśli. Jeśli mnie nie zabiją, będę miał więcej rzeczy do zmieniania na tym świecie. Czy czuje się pan bezpieczny? Nie. To bardzo niebezpieczne miejsce, ale chyba nie ma tak naprawdę żadnego bezpiecznego miejsca. Jeśli Putin i FSB będą chcieli kogoś zabić, zrobią to. Nikt się przed nimi nie ukryje. Więc pan nie zamierza się ukrywać. Nie ma to najmniejszego sensu. Jeśli będą chcieli mnie zabić, na pewno im się to uda. Ale zapewniam, że wszyscy dowiedzą się, kto to zrobił. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i bardzo przepraszamy za spóźnienie i pewne zakłócenie pana planów na ten dzień. To była ogromna przyjemność spotkać się z panem i porozmawiać i mam nadzieję, że wszelkie pana plany, w tym te dotyczące zmiany świata, uda się panu zrealizować. Będę to uważnie śledził jako dziennikarz. Naprawdę bardzo dziękuję. A ja chciałbym panu pogratulować odwagi w ujawnianiu oraz przekazywaniu wszystkich tych ważnych informacji. To limitowana edycja Piór Wprost, które wręczamy osobom niebojącym się pisać swych historii, a pan jest również pisarzem. Jaka ma być dedykacja? Dla Jakuba. J-A-K-U-B. Proszę bardzo. I obiecuję podpisać jeden egzemplarz dla pana.